Cześć, z tej strony etycznej. Wybaczcie, że tak późno, bo jest godzina 1:06 teraz. Właśnie, no, coś koło tego, 1:07. Dzisiaj gramy sobie na Bedwarsach. Tak. Myśleliście, że zapomniałem, ale nie. O, no i pomyliłem stronę. To brąza się szło w tamtą stronę. A nie! Sorry, znowu pomyliłem stronę. Dobra, no to się szło. No i teraz kurczę, nie wiem, jak stąd wyjść. Cóż za fail. No cóż za fail. Ale mogę tutaj schodki bugować. A, nie za bardzo. Kurczę, no. Ciekawy początek gry. I już opuszczają. No, trawę zbagujemy. Tak, trawę zbagujemy. No i kurczę mnie pokarało za to, że nie nagrywam za dnia, tylko po nocy. No cóż. Tak też i bywa. Jak widzicie. Jak mnie ktoś rzuci, no. Coś, kurczę, jakiegoś budulca. Co mi z tego brąza? O, udało mi się. Udało nam się to wybagować. No, to nie jest. To mi nie wygląda na moją drużynę, bo moja drużyna jest bardziej pomocna. Oni, że mi ile. Skład drużyny, ile ich jest? Dwóch typów. Aha, czyli tylko pan Limonka został i ja. No to po prostu świetnie. Panie Limonka! Co nikt się do złota nie dobudował? Czy to jest złoto? To jest złoto. Nikt się tam nie dobudował. To ja tam idę. Póki pan Limonka nie dotarł tam. Kurde, poziom jedzenia. Znaczy głodu jest trochę kijowy. Dobrze powiedziane. No nie jest aż tak źle, jeszcze nie dam. Co? Nawet złoto spadło jedno, kurczę. Help! A, temu pewnie się budulec skończył. Teraz muszę mu pomóc. Nie no. Zaraz przyjdę do niego z. Albo ugrzą z fontanny. A, ugrzą z fontanny, wiem o co. Wiem o co tam chodzi. Ja tutaj wszystkim pomagam, a mi nikt. Staram się pomagać. O to chodzi w tej grze. Lepiej z kill-offem się wybiorę. Dwoma kill-offami jeszcze jemu zrobię przy okazji. Tak na przyszłość, żeby miał na zapas. Dobra. Gdzież on tu się wpakował? A, dobra, to budulce ci tam. Trzymaj. No. Dobra. I się wybuduj tym. Proszę bardzo. Proszę. Jak na przykład. A no, kill off mu się w sumie nie przyda. A już mogę mu dać, mam dwa. A, on jeszcze ma jednego. Ach. Dobra. Dobrze pomyślałem. Teraz do złota lecimy! Skrótem, 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 ale lecimy. O. 11 golda. W sumie secika bym mu zrobił. Chociaż on zebrał trochę tego Irona, to raczej starczy mu na seta. I nam starczy na klatkę tą. Za 3. Na tą. Dokładnie. Nie ma tu dużego wyboru. Najważniejsze, że mu pomogłem. Dobra. Jedzonko mogę dokupić. O, jeszcze nam na refa starczy. I mamy tego golda? 11. Szkoda tak tu teraz mieczyk zrobić, przydałoby się bardziej łuk.
skombinować. Jeszcze dwaj mamy łuk. Czekajcie. Czekajcie, łuk 14, łuk 15. To 16, no tak, zawsze 16 było. O, SP mi się włączyło. Nie wiem jakim cudem. Ile jest ogółem tak największa drużyna? O, 5 typa czerwoni. Nie no, trochę ciężko to będzie. Ale nie jest krytycznie, nie jest krytycznie. Grałem na jeszcze gorszych arenkach. Znaczy gorszych, no. Takich bardziej na rękach z jeszcze bardziej licznymi składami. A ja niestety nie miałem przewagi liczebnej, no i udało mi się w taki sposób ukryć, także wszystko jeszcze jest możliwe, spokojnie. Nie należy się stresować przede wszystkim tą ilością graczy. Tam, że ich jest więcej, a nas mniej, to nieprawda. Komuś się tam znudzi, ktoś tam pójdzie spać i w taki sposób zaczną sobie wychodzić, no i w jakiś sposób zostaniemy sami, dobra. Kupujemy tego budulca mego. Teraz muszę zebrać to złoto sobie na mieczyk. Czyli 3 dodatkowe będą mi potrzebne. Raz, dwa. 16. Czyli jeszcze jedno. Mamy mieczyk. Oj, ja cię nie będę podkopywać. Ci niektórzy co tutaj. No i zebrał mi moje złoto. Kurczę. No wiem, że on też co, ale mi tylko jedno brakuje, no. Mógł mi je dać. Nie chcę się przypychać na chama, no. Wpychać tutaj, ale. Dobra, niech mu będzie. Niech sobie pozbiera, ja się nie będę mu tam trącać. Tak powiem. Robimy sobie ten łuczek. I mamy. Dobra. Budujemy się tutaj do góry. Up. Tego parkurka tak łatamy, żeby łatwiej się tutaj chodziło. Mam nadzieję, że nie drużynie przeciwnej. Teraz łóżko. Zabudowa profesjonalna, o ile mi starczy bloków. Tylko endstone'em i żelazem. Będę zabudowywać, to jest najbardziej sensowne. Bo te bloki się najdłużej rozwala właśnie, kill-offem takim. Chyba, że ktoś sobie kupi lepszy. Dobra. Każdy szczegół. O każdą kratkę trzeba zadbać. O! Akurat nam starczy. You can sleep only at night. No wiem przecież. Nie chciałem tam spać. W tym łóżku, na które zaraz ktoś się z kill-offem rzuci. Tak pozornie może tym zabudujemy. I pan Limonka pewnie wyszedł, co? To coś tak myślę, bo go na radarze nie widzę. Zieloni dwóch. Błagam cię, pan Limonka, nie opuszczaj gry. Tak będzie to sprytnie wyglądać, no nie? Że niby zabudowane jest tylko sandem. O, tak wygląda moja zabudowa i na to właśnie się nabierają. Że tak łatwo pójdzie, a tu nagle ja wyskakuję za tego i wszystkich. Nie, jest pan Limonka, dobra. Dobra, jeszcze jeden gold, mamy mieczyk i możemy na nich czekać. W sumie już mam łuk. No to nie wiem, czy mieczyk się za bardzo opłaca kupywać. O, sporo tu tego leży. 8, tak? No to akurat mamy na mieczyk. O, nie czaj się z tym TNT, bo mnie straszysz. Dobra. To kupujemy potę na Strange'a jedną. Widzicie, jak to mozolnie chodzi? To serwer ma lagi, nie mój internet. Mam nadzieję. Tak, serwer. Dobra.
Hop, mieczek. Dobra. Orange von boxa dwójki nic nie przebije. No chyba, że trójka. Dobra. Okej. Teraz można sobie postrzelać do tych, którzy się będą tutaj dobudowywać. Chociaż póki co nikt nie wyraża na to chęci. Tam jest jakaś droga. Niestety stąd typów nie widzę za bardzo. Mógłbym się dobudować do środka, ale wtedy musiałbym to robić dołem, a nie górą. No. Ale on też by się tutaj przedostali i to większe ryzyko, także nie wiem, może najlepiej przeczekać tą rundkę. To jest, jak tak myślę, najlogiczniejszy pomysł. Chyba, że pan Limonka coś tutaj wykombinuje, chyba, że też będzie tak awczyć. To nie ma problemu wtedy. Znaczy jednak, kiedy się zdecyduje na heroiczny czyn do budowania się na środek i zdedania, no to cóż. Szkoda będzie mi go. Co ja tych stręży kupiłem? Dwa, no tak myślałem. Dobra. Tutaj mamy bardzo dużo tego żelaza, czyli kupimy sobie. A jeszcze jedno i dobra, kupujemy sobie tam najlepszą zbroję. Idem z prów, hops. I no problem. 18. Tak przypadkowo nacisnąłem klawisz wyciszenia. Sorry, jeśli kogoś ogłuszyłem. Dobra, kupujemy w takim razie to. Jeszcze mamy na refy. Nie no, może mała różnica enchantami, ale może to coś innego. Żeby się budował pan Limonka? Czy stoi i pilnuje? Gdzie on się podział? Flight przez przypadek mi się włączył. Nie zauważyłem. A teraz co? Sprint? Dobra. Sorry, nie ogarniam tu. A Snake! Snake! It's Snake, dobra. Nieważne. Jestem, jak wiecie, jestem bardzo przyzwyczajony do Nunduska, a tutaj Flara to taka zmiana trochę środowiska mojego, można powiedzieć. Nie! Widzieliście to! Nie. Teraz muszę mu na zbroję uzbierać. Dobra, wezmę to złoto na mieczyk. 9, uzbiera sobie. Chyba, że sam sobie zbiera, no bym mu pomógł w sumie, ale... Mogę mu, co tam? Pan Limonka. Mieczy kupiłeś tak to w sumie? Nie no, chyba sam powinien sobie tam uzbierać. Kupię sobie tam lepszych, a mimo że dzięki temu przeżyję dłużej. No i teraz, kurczę, będę miał do końca gry wyrzucić sumienia, że mu nie pomogłem. Co, on kąpie się w fontannie? O matko. W kim ja gram? Zrobił sobie awka, no błagam. I tam sprów. No chyba nie. Pan Limonka opuścił grę i ja nie mogę. Kurde, to jestem skazany. Teraz jestem skazany na atak. Teraz oni mi mogą naprawdę zaatakować. Teraz muszę uważać. On tutaj stręży, co prawda. Jako takie. A zaatakować oni mnie zawsze mogą. Zaenderchestować mógłbym ten. Ten tego respa z łóżkiem.
O matko. No i zostałem sam. Znów ta sytuacja, jeszcze w nocy. Aż w nocy właśnie co niektórzy słabiej, po prostu mają mniejszą wydajność, gorzej się klepią i tak dalej, no, po prostu są słabsi. Już spać, o, gotowi do snu, wiecie, tak przed spaniem jak ktoś gra Minecrafta, no to po prostu jest masakra. Na dwa hity go sklepać można. To nawet nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Staram się ten odcinek jeszcze dzisiaj wrzucić, aż w sumie już jest jutro. Mimo tego się postaram po prostu jeszcze przed 10 rano. Nie wiem, czy ktoś mnie obejrzy. Jak ktoś mnie obejrzy o drugiej czy tam o trzeciej, bo o tej porze prawdopodobnie ktoś wrzuci ten filmik, to byłem bardzo szczęśliwy. Ale jak ktoś mnie obejrzy równie dobrze o 15, 16, to już spoczko. Dobra, stręcz. Co by tu kupić? O, nigdy tego nie miałem tak dużo wyku. Jabłuszka. Oczywiście. Wszystko już mam najlepsze. Z tego golda mógłbym kupić sobie coś tam. Jeszcze chociaż już mam takie podstawowe rzeczy. Pułapki mógłbym gdzieś popostawiać. Ze wszystkich stron mógłbym tutaj pułapki popostawiać. Te blinki. Tak zwane flashbangi oślepiające, nie flashbangi w sumie tak robią, pełnią rolę oślepiania w CS-ie. Tylko że one robią coś innego, a tutaj po prostu robi się czarny ekran przez to i taką ślepotę dostajemy po tej ślepoty. Dobra, alchemia, przydatne rzeczy. Wybuchowa owca. Nie będę tego testować. Proszek teleportujący, ściana, pułapka, platforma, ender chest, pułapka. Ile kosztuje? 3 irona. To ile tam będzie potrzebne tych pułapek? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pułapki. Trzy razy trzy, dziewięć, dziesięć. Spoko. Postawiamy tam tych pułapek. Pułapka. Nie testowałem tego jeszcze nigdy. Raz, dwa, trzy. Trzy. No dobra. Potrzebny byłby jeszcze jeden iron. Dobra. Jak oni by się podkopali, teraz myślę. Pierwszą tutaj. Drugą. Drugą. Ło, żółty zniszczyli. Tutaj. I tam. Tutaj. Trzeba by tutaj się jeszcze kilka postawić tych pułapek. Polecę po tego Irona. Potek na stręża więcej mi się przyda. Pewnie już się do mnie teraz postanowili budować. Więc teraz naprawdę jestem postawiony na wysokie nerwy. Kiedy ktoś tu wbije, to od razu pułapka mnie powiadomi, że ktoś się wbija tutaj u mnie na wyspę. Przydało się więcej trochę tych pułapek, szczerze powiedziawszy. Po tej stand health jak najbardziej też by się przydały. Dobra. Nie wiem na co wydać pułapki, poty, trochę tak. Dobra, pota i stand health akurat. Dwuja kosztuje 5 irona akurat, a tu akurat mi to wyszło, dobra. Dwie pułapki mam. Tego jeszcze nie używałem w odcinkach, bo nie za bardzo wiedziałem, że coś takiego istnieje. Znaczy nie, no wiedziałem, tylko po prostu nie chciałem się tego brać, nie wiedziałem w jakiej zakładce to jest, a to jest po prostu tam w dodatkach, w tym sklepie NPC-towym. Zniszczenie niebieski, hura, czyli o, czyli teraz moja kolej. No to przerąbane. Dobra, tu
Co? Można wchodzić samemu we własne pułapki, no. Tego to ja nie wiedziałem. A nie, to akurat chyba była czyjaś pułapka postawiona tutaj prawdopodobnie. I się zdziwiłem. I tutaj. Nie, nie można wchodzić we własne pułapki. Prawdopodobnie to była nieużyta pułapka przeciwnika, postawiona po prostu na arence, która przed chwilą się tu odbywała. Nie na tej, co teraz jest, co teraz się odbywa, tylko na tej poprzedniej. Teraz muszę po prostu walić. Byłem tak z łuku nawalać wszystkich normalnie. Chwila, gdzie postawiłem tą pułapkę? Postawiłem tutaj? Nie. Tutaj jest łatwa wbita, chociaż tam zostawione to jest tak, żeby ludzie nie mogli. Nie no, spoko, te pułapki powinny wystarczyć, żebym więcej tutaj tego nastawiał. Oho! Już do mnie strzelają! Ożesz! Szkurczy, nie powiem kto. Nie będę wyrażać. Co tam jest z radarem? Działa? Działa! Tracer by się przydał. A, od góry! O kurde, dobra, trafiłem go raz. Co mi na stręczu walą? On się dziwi, jak tu wbije, że pułapka go zabije. Fajnie streamowałem. Nietyczny OFO, zabiłem go. Jednak zdydał. To tu jest 5 czerwonych na jednego nietycznego. 5 czerwonych na jednego nietycznego. Uj, uj, uj. Nie fajnie to wygląda. Trafiłem go chyba. Uuu, trafiłem go. Uuu. Nieco fajnie wygląda to z tym moim słupkiem HP. Są stosunkowo daleko, także mógłbym skoczyć po ten zapas refów, ale to jest bardzo ryzykowne, czyli właśnie zniszczą to łóżko całe. Kurczę, jak on tu dostrzelił? Mają duże pole widzenia ustawione chyba w ustawieniach Minecrafta. Dobra, więcej refów. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Tak od razu jem refa. Dobra. Tanio skóry nie sprzedam. O nie. Co to, to nie. Tanio skóry nie sprzedam. Powiem jak Mariusz Pudzianowski. Tanio skóry nie sprzedam. Antyknoki! Oż cheatery! O, strąciłem jednego! Bucio! O! Co, i tam spróf się włączył? Znowu nie. A je! A je! Kurde. Dobra, cicho, cicho, cicho. Sytuacja nie jest zła. O! No dobra, teraz jest zła. Nie wiem, jak ja musiałbym to zrobić, ale musiałbym po prostu przeżyć. Kurde, no. To było niemożliwe. Jeden spadł. Dwóch spadło. I zniszczyli moje łóżko. Tak. Obrona kill-offem. Fuck. No, przepraszam was, ale po prostu nie.
Jestem już trochę wypompowany, można tak powiedzieć, lekko o tej porze. Właśnie mi się tak późno dopiero nagrałem ten odcinek, ale no cóż. To jakoś wyszło. Nie miałem szans, po prostu by mnie nie strącili jeszcze, to by było, ale... Gdyby coś z tego wyszło, ale... No, ten wylazł stąd, ten, który nas zabił. Nie no. Ile tu osób gra, zaraz zobaczymy. Gdzie mam kompas? 14 osób. Nie chcę mi się już tam grać. Dobra, mam nadzieję, że... Trochę taki zmęczony odcinek, ale... Jak zwykle wam się podoba. No starałem się robić co mogłem, ale po prostu nie no. Zmęczenie bierze górę, no. Wykończy wypompowanie organizmu, tak można powiedzieć. Dobra, życzę wam miłej niedzieli. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do kolejnego odcinka, do zobaczenia, cześć.